Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Phoenix Wright, Ace Attorney. Skończyliśmy na tym, iż mieliśmy kolejną rozprawę, w sumie nawet nie zaczęliśmy jej jeszcze, jesteśmy w trakcie śledztwa, jesteśmy w trakcie pierwszego dnia, dowiedzieliśmy się, kto jest oskarżonym. Tak naprawdę sprawa wygląda na sprawę bez wyjścia, wiemy kto jest oskarżonym, wiemy co się mniej więcej stało, oczywiście tylko pobieżnie. No i cóż, jestem ciekaw. Przy okazji, ja powiedziałem, że to, co tutaj widzimy za mną, to jest winda, tylko że wiecie co? Ten panel tutaj, który jest zaraz za ręką Phoenixa, okej, on wskazuje w górę, w dół. Ale generalnie, to, co jest tutaj u góry, nie wygląda jak sufit windy, a to, co jest niżej, nie wygląda jakby to była winda, więc nie wiem na końcu, co to jest, czy może jest to jednak winda swego rodzaju dla pojazdów, ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, po tej konstrukcji. O właśnie, możemy też na to spojrzeć. Where the cars leave the lot. Okej. Czemu ona mówi o teorii względności? O nie, głupie żarty, zaczyna się. Okej, moi drodzy, nie ma tak jak pierwsza minuta, czy druga minuta odcinka i już mamy piękny żart, ponieważ wiecie, jak są te wszystkie prawa, na przykład Newtona, tak? Czy prawo Kirchhoffa, prawo Ohma. Po prostu zawsze jest tam nazwisko, tak? I mamy teorię względności, gdzie po angielsku to jest Theory of Relativity. I kim był pan Relativity, tak? Czy był Niemcem, czy może Brytyjczykiem? O nie! O nie! Jak isne, bo to bardzo mi się podoba ten żart, bo to jest żart, który lubię. Tam jest u góry napisane. Tam jest security, by na to wychodziło. Okej, czyli... It's a security, perhaps it's a cafe? O nie! Czemu ona... Cafe security? Nie! Czemu ona wszystko bierze źle? Przepraszam, mnie to bawi. Mnie to autentycznie bawi, bo to jest tak głupie już. Do pewnego stopnia. A przynajmniej spodziewam się... You know, I scored a 97 on my science test the other day. I cóż... Too bad they didn't. It's from common sense. Uwielbiam. To są tak piękne pociski. Wracając, wiem chyba już skąd widział świadek naszą Lanę. Tak, chciałem być Laurę przez chwilę. Lana Del Rey. Będę w ten sposób próbował zapamiętać. Wydaje mi się, że właśnie z tego pomieszczenia by to mogło się zdarzyć, ponieważ było stwierdzone, że z tego pomieszczenia widać cały parking lot. Ale to piętro parkingowe. Właśnie, jaka jest różnica między ladder i step ladder? Powiedzcie mi, jaka jest różnica między ladder i step ladder? Bo ja nie mam pojęcia. Właśnie, wydawało mi się, że coś mi spadło w domu. Mamy telefon, jeszcze taki stary telefon stacjonarny. Nawet nie stacjonarny, tylko jeszcze nawet na kartę. Na impulsy. Ta osoba jest specyficzna, ale powiem wam, że już istnieje, pomimo że Emma jest dziwna, to lubię ją. Na swój sposób. W sensie, to jest taka dziwność mojego stylu, tylko ona jest trochę bardziej taka nieporadna, powiedziałbym. Czemu ona twierdzi, że ta ściana jest... water tank, czyli zbiornikiem na wodę. Przecież po prostu wystarczyło, że tam by rurę wprowadzili. Dobra, no nic. Przerzućmy się na drugą część. Okej. Okay. To nas aż tak bardzo przerzuca. Ja chcę jeszcze zobaczyć beczki z tej strony, póki mamy taką możliwość. Beczki na olej, ale napełnione wodą. Okej,
Powiedz, co jeszcze mi się coś rzuciło, czy ten... O, nie, tego wazu tutaj nie możemy... Na niego nie możemy spojrzeć, a na strzałkę również nie. Więc wydaje mi się, że wszystko, co miało tutaj zostać obejrzane, obejrzeliśmy. No to co, druga opcja. A nie, to rzeczywiście jest winda, tylko po prostu tego typu. Okej, okay. Powiem szczerze, ja nie jestem zbytnio obeznany z... O Jezu, zobaczcie jak te taśmy. O nie, to jest piękne, jak te taśmy po prostu narysowali. Znaczy narysowali, położyli, bo to normalnie było kredą robione czymś. Piękne. Nie znam się po prostu na tych windach parkingowych. Nie mam pojęcia, jak te parkingi działają z tymi autami itd., itd. No, przykro mi, ale... Nie powiem wam tutaj żadnych ciekawostek na ten temat, niestety. Mówię, ja nawet nie jestem specjalnie z tym obeznany, więc jeśli będzie jakiś opis tej technologii, to prawdopodobnie po prostu w niego uwierzę na potrzeby gry. No ubra, to nasz szeryf, aka detektyw. Pan Marshall. Mr. Marshall. You want to know where... Przepraszam, twoim rodzinnym głosem. You want to know who rides that red Mustang with the body of her ass... of her... in her saddle, yeah? Jeżeli powiecie mi, że to jest Ferrari. Powiedzcie mi, że to jest Ferrari, proszę was. Powiedzcie mi, że to jest czerwone Ferrari. Po prostu zgisnę. Get yourself to the saloon up on the 12th floor of the prospector's office? Czym jest prospector's office? Czy to się czytało jako... Nie pamiętam, jak się czytało to słowo, które jest przed you like. Nie wiem. Nie chcę się zbłaźnić jeszcze bardziej. Właśnie wiem, takie... Co to jest prospector's office? Czy chodzi o prosecutor's office? Czy ona to zapisuje? Wytyfy. No właśnie, the high prosecutor's office. Mamy tutaj pokój 1202. Znaczy, już będziemy musieli stąd iść, ja tam jeszcze widziałem dosyć dużo rzeczy. In any case, stay away from the car. Okej. Okay. Też podoba mi się, że on tak to mówi, że... keep your paws away from our claim. Czyli trzymajcie łapki, czy łapy, w sensie takich zwierzęcych łap, z dala od naszej jakby claim. W tym wypadku ma oznaczać zwierzyny. Kurde, podoba mi się, lubię tę postać. Ciekawa. Kto teraz do nas podszedł? Cóż to jest? Co to za kobieta? Co? Co tu się dzieje? Co ma na myśli przez Kafa Queen? Co, może ona była świadkiem? The images are burned into my eyes, you might say. Yes, all this sordid secrets. Nie ogarniam, kim ona jest? O co jej chodzi? Znaczy oprócz tego, że wiemy, że jest świadkiem, tak? Zobaczcie, jak mi się... To mi się podoba, że jej się tak zmienił nagle profil, w sensie zarzuciła włosy na drugą stronę. I nagle zmieniła się jej w ogóle postawa cała. Wydaje mi się, że ona też ma taki naszyjnik z ośmiorniczki i ona sprzedaje w sumie chyba pieczone smażone ośmiorniczki w tym wszystkim, co tam ma. O,
Mamy Angel Star, okej. Okay. Jakby... Chyba nie ma jakiegoś wybitnej gry słonej, to jest po prostu Angel Star. Chyba, że może jest jakieś drugie dno, ale nie zakładałbym. Okej, okay, możemy z nim pogadać, ale ja szczerze mówiąc... To jeszcze się chyba... A, nie mogę w ogóle jeszcze raz podejść do auta, co jest ciekawe. W ogóle nie mogę zmienić na tamten... Na tamtą drugą scenę. A tam było trochę jeszcze rzeczy, które chciałem zobaczyć. Więc pewnie to będzie... Przyjdzie to z czasem, będziemy mogli zobaczyć te rzeczy z czasem. Dotknąć ich, podnieść i tak dalej. Tak. Jeszcze ma też onigiri tutaj na swoim kapeluszu. Dosyć ciekawym. Interesująca postać. Powiem ci, tak jak mówię, to, że ona zarzuca na przykład tę grzywkę właśnie na drugą stronę, widać jej drugie oko i znowu fajna grzywka, tak? Akurat włosy falowane mniej mi do niej pasują, ale kwestia preferencji, tak? Zresztą to też są takie rzeczy, że no, mówię, że to mi się podoba, po prostu to jest styl, który lubię, ale to jakby nie wpływa w żaden sposób dla mnie na przykład na ocenę osoby pod kątem jakimś takim bardziej istotnym dla mnie. Jest to od element, tak jak ubieram rzeczy, tak samo tutaj po prostu są elementy ubioru, czy elementy mody, fryzury w tym wypadku, które są dla mnie interesujące i w sumie to tyle. Dlatego, że zakończyć cały powód, dlaczego mówię, że o, to jest fajne, bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że tutaj jakoś podobają mi się same postaci bezpośrednio, bo to jest tak bez sensu. Dobrze. Dlaczego ja się z tego w ogóle próbuję tłumaczyć? Nie wiem. Mam wrażenie, że zawsze kiedy mówię, że o, podoba mi się, że ta postać ma na przykład fajną grzywkę albo coś, to zawsze mam wrażenie, że przyjdzie ktoś i powie... Może sobie daruję, co myślę, że powiedzą, ale myślę, że się spodziewacie. Więc nie wiem, czuję taką potrzebę, że muszę się wytłumaczyć, że jeśli powiem, że ta postać wygląda fajnie, ta postać wygląda dobrze, ta postać jest fajnie narysowana, to będzie zawsze ktoś, kto przyjdzie i będę czekał, aż mi powie, że powinienem iść i oglądać obrazki z Rule 34. Natomiast to, co jest ciekawego w tej postaci, to właśnie tak mówię, to zarzucenie tej grzywki na drugą stronę, co powoduje, że nagle zmienia się jej charakter. Można powiedzieć, że jest dwulicowa, w sensie double-faced, two-faced, przepraszam, double-faced, tylko two-faced. Dwulicowość i two-faced to jest dosłownie, akurat w jednym i drugim języku tutaj mamy bardzo podobne stwierdzenie i w obu bardzo dobrze można grać, tą samą grą słowną. On też mówi takimi troszeczkę zagadkami. They gave an award for King of Prosecutors. O, okej. Okay. Ona ewidentnie ma coś przeciwko prokuratorom, na które chodziło. Przynajmniej na to by chodziło, bo ona powiedziała, że o, prokuratorzy to tam tylko oskarżają winnych, świadków i tak dalej. Czyli widzi ich jako takie absolutne zło. No, bardzo dużo takich też porównań do jakiegoś jedzenia i tak dalej, ale szczerze, tak samo jak nasz główny bohater, jestem troszeczkę skonfundowany przez nią. O właśnie. One thing's clear, this large lady has a thing against prosecutors. To jest to, do czego doszliśmy już bezpośrednio. Pogadajmy jeszcze też o niej. Chciałbym się czegoś może dowiedzieć. Nam powie o sobie. Ona jedyne co robi, to tak naprawdę sprzedaje drugie śniadanie, tak? Jest taką trochę taką kucharką z kantyny, czy może, nie wiem, sprzedawczynią po prostu z kantyny. Czy ona to sama robi, ciężko powiedzieć. No, nie wiem,
Ciężko mi to jakoś porównać, bo pierwszy raz się spotykam z osobą, która po prostu chodzi i dosłownie sprzedaje jedzenie gdzieś w takim miejscu, tak? To nie jest osoba, która ma gdzieś tam swoją taskę z hot dogami i chodzi po całym stadionie, na przykład jak jest podczas różnych meczy w Stanach, na przykład futbolu amerykańskiego, czyli jakiej rugby. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak miałbym ją nazwać. Okej. Okay. To jest ciekawe, że ona importuje to wszystko, tylko kurczę, czy im się to opłaca? Nie no, w sumie Stany aż tak daleko do Japonii nie są jak na przykład Europa. W sensie, mam tutaj na myśli dystans. Więc może dałoby radę importować takie rzeczy, ale... Pytanie było, dlaczego importować to wszystko, a nie gotować tego na miejscu? Myślę, że taki import tak świeżych rzeczy jak śniadania może być problematyczny, wydaje mi się, pod kątem tego, jak to... Właśnie, na przykład tutaj mamy rybę. Jak myślicie, ile nawet smażona ryba może wytrzymać w podróży, tak? Plus jak ona będzie smaczna, jeśli musiała być w odpowiednich warunkach trzymana i nie będzie taka świeża? Kurczę, no... Jej styl jest co najmniej interesujący. Też bym się zgodził z Emą. Dlaczego by tego nie gotować tutaj, bo dlaczego by nie importować tylko i wyłącznie składników, a potem sprzedawać świeże jedzenie? Takie świeżutkie, naprawdę. Ja nie mam nic do tego, że jedzenie jest importowane na przykład na parę dni, tak? Tak długo jak nie ma na tym, nie są szkodliwe dla mnie. Tylko chodzi mi po prostu o to, że ludzie jednak wolą świeże jedzenie. Jakby to jest kwestia preferencji większości ludzi niż mnie bezpośrednio. Dlatego większość ludzi na przykład... Większość ludzi, którą znam, może to też podkreślę tutaj, bo to jest troszeczkę inne zdanie. Większość ludzi, których znam, kupuje bardzo dużo jedzenia na wynos. Albo zamawia sobie jedzenie, które ma być ciepłe, zrobione teraz, itd. I płaci za to horrendalne pieniądze. Ja naprawdę... Ludzie potrafią wydać w ciągu jednego dnia więcej niż ja wydaję na półmiesięczne zapasy jedzenia dla siebie. Dlatego, że im się po prostu nie chce gotować i... Nie wiem, przeraża mnie to do pewnego stopnia. W sensie jest to po prostu straszne, bo ja w kuchni spędzę w ciągu miesiąca, nie wiem, 15-20 godzin może i oszczędzam na tym ogrom pieniędzy względem tych osób. No ale cóż. O, my boyfriend works in the security room here at the prosecutor's office. To wiadomo, dlaczego ma tutaj tyle dostępu i tak dalej. Dlaczego w ogóle może tutaj sprzedawać te lunche? Pewnie dostała gdzieś tam, wiecie, na boku. O, tak, no bo moja dziewczyna to robi, to o, zobaczcie, jakie fajne, smaczne, nie? Wiecie, rozniosło się pocztą banoflową, ją w końcu zatrudnili, powiedzmy, czy pozwoli jej na prowadzenie swoich usług w tym miejscu. To jeszcze niech nam powie, co widziała. Trochę długo minęło, ja wiem, się strasznie rozgadywałem. Też jestem trochę zmęczony, więc wybaczcie mi, jestem troszeczkę cichszy momentami, niż powinienem być. Ale ta postać jest taka, w sensie, charakterem jest taka nijaka, co? W sensie, okej, okay, jest tutaj dużo takiego nawiązywania do kuchni. Może nie jakoś bardzo dużo, ale ten obrót wokół tej kuchni, wokół tych dań, potraw, ale... Jest po prostu nudna, w porównaniu na przykład do szeryfa naszego. Będę go nazywał szeryfem albo marszalem. Czy on jeszcze sam nie wiem. Żeby jej nie znalazł, w sumie tej Phoenix, która głupio pyta, patrząc na fakt, że ona tutaj sprzedaje jedzenie, to raz, a dwa, że no, Lana jest właśnie chief prosecutorem, tak? Znowu, how many lunch boxes of sin did she pack to make that journey, I wonder?
Dlaczego miałabym ją znać? No mówię, może dlatego, że sprzedaje to jedzenie, może dlatego, że to jest chief prosecutor, może dlatego, że znajdujemy się w budynku, w którym ta osoba pracuje. To jest coś dziwnego? Zatem a propos prokuratorów, tej kolejnej głównej pytanie ze strony Phoenixa, przecież wiem, że ona ma coś generalnie przeciwko prokuratorom. Zobaczcie, znowu widzicie, mamy przerzucenie tej grzywki na drugą stronę twarzy. I znowu mamy taką jej złą stronę. Tutaj mamy tę dobrą. To jest jeden taki ciekawy element. Te dwie twarze, że tak powiem, czy te dwoje oczu. Dosłownie dwulicowość, tak? Bo lico to jest oko. Dobrze mówię. Lico to chyba było... Nie, to było stwierdzenie generalnie na twarz. Tak czy nie tak? Nie, to było stwierdzenie na oko. W dawniej. Powiedzmy, z archaizmem, ale to było. Jestem miał pewien, że to było stwierdzenie na oko. Chyba tak, kurczę. Teraz się waham, bo nie jestem pewien, czy to było stwierdzenie na twarz, czy na oko, ale jestem miał pewien, że było na oko. Tylko nie jestem pewien, czy potem nie było używane również na ogólne określenie twarzy jako lica, ale... Nie wiem. I co? Nie będę się na to zastanawiał, bo mój mózg i tak jest wyczerpany dzisiaj. Więc po prostu przelecę dalej z moimi głupotami, gadanym przez pół odcinka jak zwykle. Jak mówię, to jest jeden taki fajny element i to kwestia jedzenia i tak dalej, cała reszta jest taka mech w tej postaci póki co. Oj, to wszystko. Czy ja mogę jej coś zaprezentować? Czy może tę kartę zna? Może zna tego? Spójrzcie na tę kartę, belong to someone else. Fajnie, że tutaj zrobili. Że tutaj zrobili tę kwestię. Podobało mi się. Ona coś nam powie o tym detektywie? Chyba nie bardzo. Okej, chyba nie bardzo. Więc to wszystko, przenieśmy się do pokoju numer 1202. O proszę, jej pokój jest co najmniej ciekawy. Widzę, że znowu jest stalowy samuraj. Jest chyba ta nagroda i widzi tak hej. Więc mamy taką tarczę połamaną. Jest też interesujące, że jest taka złamana tam tarcza, widzicie. Albo może to jest po prostu perspektywa. Wydaje mi się, że ta tarcza jest tam jakby uszkodzona i... I to wygląda w sumie śmiesznie, bo jeśli tak, to wiecie, to symbol złamania obrony prawnika, który broni oskarżonego. Bardzo mi się podoba jej. O, widzicie, jest rzeczywiście złamana tarcza, jest ona uszkodzona. Bardzo mi się podoba to jej biuro. Muszę przyznać, ta ilość książek, to jaki jest tej ład i nieład zarazem, jak dużo jest tej rzeczy i... Generalnie wystrój. A ktoś tutaj odzywa Edgeworth? Oczywiście. Kto się spodziewał? Aha, zaraz się zacznie. Skąd go zna? Przed chwilą nam powiedziała, dosłownie rano nam powiedziała, że zna nas dzięki sprawie Edgeworth'a. Z jakim cudem ona mogłaby nie znać jego? A, jeszcze go zna osobiście, dosłownie. Czy się zwala wszystko na nas? Klasyka. O, i zaraz się zacznie w kwestii... Pewnie wyjaśnimy, co się dzieje z Laną. Tylko czy on będzie w takim razie prokuratorem na tej sprawie? O, oh, that would be my car. Oj, dobra, i co? Mamy 6 minut, więc ja bym chciał obejrzeć to biuro. Zanim do czegoś dalej pójdziemy. Z Edgeworthem, dlatego że chciałbym z nim pogadać w kolejnym odcinku dopiero. Okej. King of Prosecutors. Czemu on ma taki zgryz? Czemu mu się tak nie podoba? O.
It's a great honor they sent that shield to the best prosecutor each year. Czemu jakoś to mnie w ogóle nie... W sensie, wybaczcie, jestem osobą, która jakoś bardzo nie... mnie nie interesują takie trofea, nie interesują mnie takie nagrody. W sensie... Ja w życiu nigdy nie dostałem... W sensie, ja nie byłem ani aktywny fizycznie, ani nigdy nie zdobyłem jakichś takich większych nagród w życiu generalnie i... Nie wiem, jakbym dostał jeden, drugi medal, to może bym się cieszył, ale... Jakoś te trofea nigdy mnie nie jarały, to jest... Tym bardziej, jeśli jest to trofeum z pracy, to nie jest trofeum jakieś na zasadzie rzeczywistych zawodów. Raz dostałem po ukończeniu technikum taką małą statuetkę za bardzo dobre wyniki w nauce. Ja nawet nie miałem paska w technikum. Miałem tam nieco powyżej 4.0 chyba średnią i to było takie... Okej. Fajnie. I w ogóle byłem zaskoczony, bo ja się nie spodziewałem, że cokolwiek dostanę, nie? I to było takie co? Jakim cudem, dlaczego? Ale tak czy inaczej. W ogóle mnie nie jarają trofea. Pod tym kątem. W sensie co innego trofki w grach czasami fajnie zrobić grę na 100%, ale. Nie wiem, jakoś tak postawienie tego. Gdybym to dostał z pracy za bycie, nie wiem, jakimś tam najlepszym programistą w pracy. Nie czułbym w ogóle satysfakcji z tego na przykład? Jeśli byłyby to jakieś takie zawody programistyczne, gdzie rzeczywiście są osoby, które się nie znają, które przyjeżdżają tam z intencją tego, żeby zawalczyć, była tam jakaś rywalizacja, to spoko, ale w pracy bardzo nie lubię rywalizacji. Muszę wam to przyznać, moim zdaniem rywalizacja w pracy może być poniekąd dobra, ale to musi być taka bardzo zdrowa rywalizacja. A niestety, personalnie uważam, że rywalizacja w pracy częściej doprowadza do rzeczy złych, do rozbić zespołów, do konfliktów i tak naprawdę niczego dobrego z tego nie ma. To wcale, moim zdaniem wcale to nie prowadzi do tego, że jedna czy druga osoba zacznie się rozwijać, tylko wręcz przeciwnie, wszyscy inni będą chcieli udupić tę osobę, która się rozwinęła czy rozwija. Przez to, że jest lepsza od innych. Będą konflikty, będzie zazdrość, że o, ta osoba dostała coś, ta osoba znowu coś dostała, bo jest lepsza i tak dalej. To oczywiście nie jest reguła, bo są ludzie, którzy cieszą się, jeśli ktoś dostaje awans słusznie, ale to jest, bądźmy szczerzy, mniejszość ludzi, duża mniejszość. I to ja mówię, moim zdaniem taka rywalizacja o jakąś statuetkę, czy o bycie najlepszym pracy w zamkniętym gronie, to jest rzecz bardzo, bardzo zła. Dlaczego jest to o tyle lepsze podczas jakichś tych rzeczywistych zawodów? Bo tam o tyle, o ile jakieś tam dramy też mogą wyjść, też mogą być jakieś niezgody, mogą być jakieś tam ludzie mogą się nie lubić. Tak, ci ludzie po prostu nie pracują w jednej firmie, nie pracują w jednym zespole i jakby jakaś niezgoda pomiędzy nimi zazwyczaj nie doprowadzi do niczego złego. Natomiast w firmie może doprowadzić do zmniejszonej produktywności, może doprowadzić do niepotrzebnych tarć, niepotrzebnego stresu, mówię do jakiegoś takiego nawet sabotowania się nawzajem. To jest strasznie chamskie i strasznie fajne, ale niestety się zdarza. Dlatego tutaj mówię, jakieś takie zawody w pracy, że o, najlepszy pracownik tygodnia, pracownik miesiąca. Mam to naprawdę totalnie w dupie. Za przeproszeniem, naprawdę, totalnie mnie to nie interesuje. Nie wiem, wyślijcie mi 10 tysięcy figurek, znaczy figurek, trofeów, statuetek. Nie. Sorry, ale nie, wiecie, to jest troszeczkę jak dzień dobry, zapraszamy pana na galę na festiwal muzyczny, bo będziemy rozdawać statuetki, jakieś fryderyki czy inne rzeczy. Znaczy nie chcę tutaj akurat koniecznie na akademię wchodzić, bo nie znam klasyfikacji fryderyków i tak dalej. Rzuciłem to po prostu przykładem, ale ja miałbym takie nie dziękuję, weźcie to sobie czy coś, bo nie rywalizowałem o to. W sensie też jakby na przykład Oscary są troszkę inną rzeczą. Tam można na przykład dostać po twarzy. Przepraszam, takie nawiązanie. Które już było wcześniej i mi się bardzo podobało. To jest jedna z najlepszych miniaturek, którą zrobiłem, mam wrażenie. Nie wiem, jakoś nie czuję tego. Po prostu jeśli nie idę gdzieś z celem rywalizacji, to kiedy dostanie tej mówię, figurki, trofeum, medalu, dyplomu, czy czegokolwiek jeszcze. To jest dla mnie takie, okej, ale weź. Nie robiłem tego po to. Fajnie, położę sobie na półce, dzięki.
Możemy już odpuścić sobie tę durną ceremonię, która nic do mojego życia nie wnosi, tylko marnuje mój czas. Bo ta... Jak chcecie tę figurkę, to sobie ją weźcie z powrotem. Serio, to jest moje podejście. Ja po prostu nie lubię tego typu rzeczy. Jeśli nie przychodzę gdzieś z intencją, żeby konkurować, to... Osobiście w ogóle mnie nie interesuje takie otrzymanie figurki, otrzymanie trofeum. Ja mówię figurka, to chodzi oczywiście o trofeum, o cokolwiek. Puchar, medal. Nie jest to dla mnie satysfakcjonujące zwyczajnie. I wręcz być tak, po co jestem w tym świetle reflektorów? Ja po prostu robię swoją robotę, dajcie, że mi spokój. Jeśli są rzeczy, znowu też w inną stronę, jeśli są rzeczy, za które chciałbym, żeby ludzie zobaczyli, to też nie jest tak, że chcę, żeby ci ludzie to zobaczyli i zaraz mi gdzieś stawiali pomniki, czy właśnie dawali figurki, czy medale, czy cokolwiek. Jeśli jest coś, z czego jestem dumny, to po prostu ja będę o tym mówił. Jeśli ludzie dalej będą o tym mówili, to też super. Ale nie potrzebuję za to żadnych nagród. Dla mnie nagrodą będzie, jeśli więcej osób to zobaczy, jeśli więcej osób to gdzieś opowie, czy coś tego typu, tak? Jeśli na przykład zbuduję, napiszę jakiś program i ktoś zobaczy, że o, ej, ale super, dzięki, że to zrobiłeś, tak? O, ale super, bo to teraz mi pomaga w tym, w tam i w tamtym. To jest dla mnie wystarczająca nagroda. Jakieś złote zegarki, Rolexy i inne dziadostwa. Zobaczcie, dosyć twarde podejście, dlatego że ja mam troszeczkę inny styl powiedzmy tworzenia, pracy i tego, jak ja odbieram i co odbieram i dlaczego odbieram pewne rzeczy czy bodźce. Po prostu, jakby może też poniekąd, nie chcę powiedzieć moralność, ale może filozofia życiowa trochę taka. Wiem, pierdzielę głupot, pewnie bo jest po północy i jestem zmęczony, ale cóż. Given to Edgeworth. O, oh, King of Prosecutors Trophy. Given to Edgeworth. King of Prosecutors at the PD on the day of the murder. To jest ciekawe, bo to jest Edgeworth'a. Czyli co, cały ten pokój jest Edgeworth'a? Dlaczego część tego... Właśnie pytanie, czy to znaczy, że rzeczywiście ona jest łamana tak celowo, czy... Bo oni twierdzą, że tak czegoś brakuje w tej tarczy, tak jak brakuje fragmentu jej. Nie jestem teraz w stanie powiedzieć, czy ta tarcza taka miała być, czy nie miała taka być. Kurczę, ja widzicie, już zinterpretowałem pewne rzeczy. Dobrze, ale wiecie co, zajmiemy się dalszym śledztwem w następnym odcinku. Ja wiem... Rozgadałem się strasznie, ale jakoś dobrze mi się gadało w tym odcinku, więc trudno. Nie zrobiliśmy dużo, ale hej, tak, odcinek to odcinek. Czasami najwyraźniej takie są potrzebne. Mam nadzieję, że w następnym będę już troszkę bardziej aktywny i zrobimy troszkę więcej, bo naprawdę w tym było mało gry per se. Dobrze, żegnam się z wami, moi drodzy. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, do następnego i na razie.